Cześć, z tej strony Fajeral i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, na samym początku chciałem ogłosić wyniki konkursu na zestaw figurek z poprzedniego odcinka, a mogliście wygrać Pana Pomidorka i Komando Cieni. W tym momencie Wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was coś ekstra i możecie wygrać zestaw dowódczyni drużyn przytulanek. Przecudowny jest ten miś. Jedyne co musicie zrobić, to wpisać kod Fajeral w sklepie Fortnite, zostawić łapeczkę w górę i w sekcji komentarzy napisać swój nick z gry Fortnite. A w następnym odcinku ogłoszę wyniki tego konkursu. Na sam koniec chciałem Wam przypomnieć, że od 4 do 7 sierpnia możecie mnie spotkać w nadmorskich miejscowościach takich jak Jastarnia, Łeba, Jurata, Jastrzębia Góra czy Wadysowowo. Organizujemy razem ze sceną kulturalną dla Was eventy z gry Fortnite, gdzie możecie wygrać bardzo ciekawe nagrody w postaci fałdolców albo koszulek. Jeżeli jesteś zainteresowany eventem i akurat w tym czasie będziesz nad morzem, koniecznie odwiedź stronę scenakulturalna.pl, do której link znajdziesz w opisie. Tam będziesz mógł kupić bilety oraz dowiedzieć się nieco więcej o całym evencie. A ja już teraz nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie na przekozacką mapę, gdzie razem z JJ-ką musieliśmy wykazać się swoim intelektem, aby ją przejść. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Siemka. I dzisiaj razem z JJ będziemy przechodzili mapę, która nazywa się Genius Escape Room. Więc dzisiaj się okaże, kto z nas jest tak naprawdę geniuszem. Justyna, czy przechodziłaś kiedyś taką mapę? Nie przechodziłam, ale wiem, że tylko 1 na 10 osób może przejść tą mapę i będę to ja. O, a skąd masz takie info? Nie mogę ci powiedzieć. A, nie możesz ci powiedzieć. Powiedziała, to bym musiał zginąć pewnie. Bym cię musiała zabić. Rozumiem. Okej, moi drodzy, nie zapomnijcie odwiedzić kanału JJ, do którego link znajdziecie w opisie, a my, moja droga, rywalizujemy między sobą. Kto pierwszy znajdzie wyjście z tego pokoju, zdobywa punkt. Okej. Nic, jak widzę, nie można niszczyć. Skrzynki są tak rozstawione, żeby jakoś nas tu chyba zbejtować. Zmylić, no. Zmylić, tak, ale zawsze może być jakaś płytka naciskowa, która coś wysadzi i po prostu otworzy nam wejście. Ale jak na razie nic takiego nie widzę. Mamy jakieś plakaty. O! Jak myślisz, czy mógłbyś coś tu znaleźć? No myślę, że tak, ale jak widzę, nic tutaj nie ma. This is not Minecraft. Aha, dobra, tego się nie da rozwalić. Nie mogę nic znaleźć, tutaj się da wejść? Nie, nie da się wejść. Ja tutaj zobaczę jeszcze za szafką na książki. Ej, tu są jakieś drzwi. Psst, is clearing her. Skoro, że to jest, kurczę, spray zwykły. Dobra, łapeczka w dół za to. Ej, co tu jest? Gdzie? Take it, won't die. No Justyna pierwsza, proszę, proszę. Nie, ja ci bańki puszczę na drogę. No leć. I? Żyje. I co? Tylko tyle? Halo! Ej, czyli to był bait! To był bejcik, zbejtowali nas! Ale this is not Minecraft! No właśnie, już to widziałem, a tu byłaś za tymi skrzynkami? Dobra, w sumie nie możemy nie, się... Nie, tam się nie da wejść. Nie możemy się, wiesz, za mocno komunikować, bo my między sobą rywalizujemy. Dobra, szukamy wyjścia dalej. Ej, mamy pierwszy poziom i jest naprawdę mega trudno. Ej, zniszcz go. Da się zniszczyć. Chyba nie. A tutaj jeszcze przecież nie byliśmy. Czekaj, halo. No Fajeral Genius chyba znalazł drogę. A wejdź mi na barana i wskocz. No, hop. Jeszcze raz. Nie da. No, czekaj. Hop, no i o. E, no zaklinowałam się. Czekaj. Jestem. I halo, o co chodzi? Jak myślisz, coś tutaj... Jak myślisz, ta mapa powinna być łatwiejsza? No myślę, że chyba powinna, ale tutaj JJ niby jest przejście, ale... Tu nic nie ma. To też jest bait. Też jest bait, zapraszam zapoznać się. Ej, no nie może tak być, że ta gierka nas cały czas troluje. Ej, czekaj. Jak tutaj chodziłam po tym dywanie... To co? To był przycisk otwórz. Co? Tak, że chyba jeszcze JJ-ka mnie wejtuje. Tak, dywan otwórz. A co to dywan tak. Aladdyna? Czekaj. Ej, nie, ale może coś się spod... Czekaj. O, co? Nie. Drzwi do góry nogami, przecież to jest 200 IQ. Ja nie wiedziałem, że tak można w ogóle drzwi postawić na tym trybie jestem kreatywnym. Jestem geniuszem. Dobra, czyli 1-0 dla JJ-ki. Ona znalazła te przejście, ale teraz Fajeral... No, podnosi poziom swojego intelektu i rozwala system. Not there. No na pewno teraz nie będzie dywan, wiesz, prześwitujący po prostu. Not here. Dobra. Not here. Albo tak jest napisane, a tak naprawdę Tu mam maybe. Jednak nie. Maybe. Jednak not here. Dobra. 200 IQ. Here. Tutaj też nie. Jest napisane tak jak wtedy. Take it, you won't die. Myślałem, że znowu to jest bait, ale...
Jake'a też się nabrała. Czyli trzeba to przeskoczyć, wziąć monetę i... Wziąłem czy nie wziąłem? Zróbmy tak, widzowie, zróbmy tak, zróbmy tak. Oh yeah, let's go! Let's go! I kto ma 200 IQ? Zginąłeś. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Chodź za mną, chodź za mną. Ale ja nie wiem gdzie. No tutaj, tak przy ścianie, patrzysz na szafkę cały czas i idziesz po krawędzi. Teraz się cofasz, zbierasz monetę i przeżywasz. Wow, okej, okay, nice. A poczekaj, nie. Nie, no. Jak to, aha. Tutaj można stanąć, dobra. Wszystko jasne. Okej, okay, JJ, posuń się, ja już zhakowałem system. Ty tak. Nie tędy, nie tędy droga moja kochana. W sumie czekajcie, może tędy muszę iść. Nie no, miałam good job, you're a genius. Z lewej też nie działa. Ja już się powoli JJ poddaję, nie mam pojęcia. Chodź, zobaczymy jeszcze raz ten głupi dywan, bo mi się wydaje, że ty tym dywanem... Czekaj, kucnij tu. Pode mną. Muszę ci wejść na głowę. Bliżej podejść skrzynki trochę. Okej. Okej. Jeden byku. Jak to zrobiłeś? Nie wiem, ale czekaj, wezmę respawn i zrobimy tak. Dobra, jestem, chodź. Wskakuj na skrzynkę, kucnij i przechodź. Okej. To ja się teraz odradzam. Zobacz, czyli tam to było cały czas baitem, ta niewidzialna ściana. I kto jest geniuszem? W sumie kurczę, nie mogę powiedzieć, że jestem geniuszem, bo we dwoje dobrze nam idzie. Okej, moi drodzy, kolejny poziom, no jestem mega ciekawy, co teraz nam przygotowano. Słyszę cały czas w tle jakieś trapy, mamy monetę. Oczywiście sprawdź szybko wszystko pod tym. Za skrzynkami. Za skrzynkami i pod dywanami, czy przypadkiem nigdzie nic nie ma. Jakąś pod skrzynkę dywanem słyszę. Wątpię, że jeszcze raz by zrobili. Jakąś ale skrzynkę słyszę, ale właśnie nie wiem gdzie ona jest, bo tutaj nie widzę, może... Tam jest wejście, tam chyba można wejść. Czekaj, dobra. Postaram się wskoczyć, okej. Okay. I jak mamy to zrobiłeś? Mamy działko. Ja nie mogę. Dobra, udało mi się. Musisz i po prostu później przeskoczyć. I co, i lecimy dalej. Aha, dobra. Czyli z pewnością nie tędy droga. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, jak się mam wydawało. Tak, już myślałem, że jestem geniuszem, ale jednak nie. No i Jake'a tam przeszła i co? Przeszła. Ej, może z tego trzeba postrzelać. A spróbuj postrzelać, nie. No. Nic się nie rozwala. Czekaj, może jakaś ściana się rozwali. Nie rozwala. Dobra, moja droga, mi się wydaje, że już przestań strzelać z tego działka, ja wchodzę za ciebie. Nie zabiło. No, ja to zróbmy coś. Tak, zbejtujmy to. Ty idź pierwsza, ja za tobą od razu wskakuję. Raz, dwa, trzy, go! No nie! O nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Nie tędy droga. Na pewno nie tędy droga. Słuchaj, tutaj gdzieś jest ta skrzynka, tylko nie wiem, która. Słyszysz? Chodź tu. Pod tą ściankę i posłuchaj. Tu gdzieś jest skrzynka. Na bank jest tak schowana jak te drzwi. 100%. Geniusz. Farela geniusz. Tak uważa. Było. Otworzyłam. Co ty gadasz? Jakie granaty? Ej, ale do czego te granaty? Czego te granaty? Mam, czekaj. You need to start training in a few years, you might fit through there. Aha, musisz troszeczkę dużo lat potrenować, żeby jeszcze schudnąć i się tu zmieścić. No okej, okay, sorry, jeżeli uważacie mnie za grubasa, no to niech tak będzie. Justyna, rzuć tam granatem. Dobra, nie, masz ty rzuć, bo ja pewnie to zmarnuję. Mamy 5 sztuk, okej. Okay. Hop! Dobra. Wózek pojechał. Coś włączył. Dobra. Coś jedzie zmrożonego. Strzela z RPGa. Mogę tam wejść teraz. Dobra, jestem. Dobra, ja spróbuję pójść. Uwaga, 3, 2, 1. Jednak nie jestem geniuszem. Zniszczmy to działko, może to coś pomoże. Jak weszłaś, to nie zniszczymy niestety. Okej.
Geniusz! 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 Geniusz zła! Uważaj, uważaj, tu jest typek z RPG-iem. Au! Oła. On powinien właśnie nam rozwalić to coś! Zginęłam! Co Farel popsuł gierkę? Oh no! Uwaga, rzucam granatę tam! Tak! Mam kłada! Mam kłada! Jestem geniuszem! JJ-ka, dawaj na mnie! Jestem dalej uwięziona! Czekaj, czekaj! Jadę do ciebie! Nie da się. To najgorzej. Ja teraz już stąd nie wyjdę. JJ-ka, widzę cię! Widzę cię! Uratuj mnie, mój księciu! No niestety, moi drodzy! Już wiecie, kto jest największym geniuszem? Komu się udało uciec? Jeszcze tylko pomogę JJ-ce? Dam radę? Dobra, poczekajcie jeszcze chwilkę. Może jeszcze mi się uda JJ-ce uratować skórę? Zrób tutaj podłogę, wejdź kładem i daj mi na kłada wejść. Tak, nie da się budować tutaj, misiek. Ja zaraz z niej wyskoczę. A ty będziesz musiała szybko nacisnąć E, okej? Okay? Może mi się uda cię wydostać w ten sposób. Bo chyba żeśmy autorowi mapy troszeczkę scenariusz popsuli. Okej. Okay. No! Uważaj, jesteś gotowa? No. Czekaj. Po prostu E musisz nacisnąć. Poczekaj chwilę. Teraz. A, nie dam rady. Okej, okay, JJ, skoro nam się nie uda razem tego przejść, moja droga, śle ci burzaczki na do widzenia, a ja lecę dalej sam kontynuować tą magiczną podróż. Okej, okay, you are a genius. Complete this. Okej, okay, a ty co, wychodzisz? Justyna wychodzi tańcem, okej. Okay. Skończmy to. Now jump through the portal. Czekajcie. Wezmę kulkę ze sobą. Bo jak tam zeskoczę i będzie coś nie tak. Trollet, there is no portal. Czyli wiesz, co musimy zrobić? Ja ci powiem. Daj, wróć do centrum. I tak oto, moi drodzy, w ten sposób razem z JJ-ką udało nam się opuścić ten Trollet Escape Genius Room. Załóżmy, nazywajmy to w ten sposób. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i napiszcie w komentarzu, kto z nas jest tak naprawdę geniuszem. Trzymajcie się. Cześć! Cześć. Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.